Cześć ciekawscy, mamy do Was ważne pytanie. Czy znacie Alessię Karę? Warto kojarzyć tę dziewczynę, dlatego w tym filmie porozmawiamy o utalentowanej i odnoszącej sukcesy kanadyjskiej piosenkarce, która każdego dnia pokazuje, że można być pokornym, będąc jednocześnie bogatym i sławnym. W dodatku, pomimo młodego wieku, ma ona sporo do powiedzenia. Co takiego? Cóż, zostańcie z nami do końca, aby się dowiedzieć wielu ciekawych informacji, ale wcześniej nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, zostawieniu łapki w górę oraz obserwacji naszego nowego Instagrama. Alessia Caracciolo, bo tak brzmi jej pełne nazwisko, postanowiła nieco je zmodyfikować i skrócić, ponieważ trudno byłoby je zapamiętać. Urodziła się 11 lipca 1996 roku w Brampton, Ontario w Kanadzie. Jej ojciec to Kanadyjczyk, syn Włochów, a jej matka to włoska imigrantka z Barcaleone. Dzięki temu, oprócz odziedziczenia wyjątkowej urody, Alessia mówi płynnie nie tylko po angielsku, ale i włosku, a nawet hiszpańsku. Być może jej talent muzyczny przy pomocy znajomości języków dotrze do tłumów słuchaczy czy naprawdę daleko? A czy wśród Was jest ktoś, kto słucha jej muzyki? Zanim zaczniemy mówić o sukcesach, musimy wspomnieć, kiedy i jak swoje kroki w artystycznym świecie zaczęła ta młoda artystka. Jej wielką pasją stała się gitara, prezent od rodziców na 10 urodziny. Początkowo muzykę zachowywała tylko dla siebie, a poza miłością do dźwięków uczyła się również aktorstwa, powoli pokonując swoją nieśmiałość. Jak zapewniła piosenkarka, teatr pomógł jej czuć się dobrze i swobodnie przed ludźmi. A gdy doświadczyła miłej reakcji z ich strony, po tym jak zaprezentowała swoją muzykę, ostatecznie całkowicie postanowiła oddać się scenie i robi to do dziś. W wieku zaledwie 13 lat zaczęła nagrywać covery piosenek Chrisa Browna, Amy Winehouse i Beyoncé i umieszczać je na YouTubie. Jednym z pierwszych zaśpiewanych przez nią utworów, który zwrócił uwagę innych, było Sweater Weather zespołu The Neighborhood. Talent Alessi zaczął zdobywać popularność w sieci. Aż nawet córka dyrektora pewnej wytwórni usłyszała ten utwór. I jak możecie się domyślić, ten drobny szczegół otworzył Alessi drogę do większego sukcesu. W 2014 roku podpisała kontrakt z EP Entertainment i wtedy wszystko się zaczęło. Jej pierwszy singiel zatytułowany Here ukazał się rok później. Utwór opowiadający o imprezie, na której dziewczyna nie czuła się dobrze, wspiął się wysoko na listy przebojów, łącznie z Billboard Hot 100, zajmując jedno z czołowych miejsc. W rzeczywistości piosenka stała się rodzajem hymnu dla tych, którzy potajemnie nienawidzą imprez. Innymi słowy, dla osób, które podobnie jak Alessia pozostają w rogu pomieszczenia, czując się nieswojo i czekając z utęsknieniem, aż nadejdzie czas, by szybko wrócić do domu. Piosenka Alessi ledwo zadebiutowała, a w pierwszym tygodniu zdobyła ponad 500 000 wyświetleń, a do dziś została odtworzona prawie 200 milionów razy. Jeśli uważacie, że sukces był tylko przypadkiem, to bardzo się mylicie. Jej kolejna piosenka, Scars to Your Beautiful, pokazuje nie tylko dojrzałość młodej artystki, ale także jej wielki talent do wyrażania uczuć, tego co ważne i do docierania do ludzi przez osobiste doświadczenia. Alessia wyznała, że dorastając wątpiła we wszystkie swoje umiejętności. Dodała, że brak pewności siebie uniemożliwił jej osiągnięcie wielu celów, ponieważ blokowały ją własne myśli. Dopiero gdy zaczęła pracować, nie zwracając uwagi na to, co uważają inni, zaczęło się naprawdę wszystko udawać. Jak wspomniała, przekonała się, że opinie innych nie mają znaczenia i trzeba zaakceptować siebie takim, jakim się jest, aby siebie pokochać. Teraz chyba rozumiecie, dlaczego powiedzieliśmy, że pomimo swojego wieku jest całkiem dojrzałą dziewczyną? A czy wiecie, że kiedyś otworzyła koncert Coldplay? Miała wówczas zaledwie 19 lat. Supportować tak wielką gwiazdę światowego formatu to jest coś. Młoda piosenkarka powiedziała wtedy, że ma nadzieję, że starsi koledzy nauczą ją nowych sposobów prezentowania się na scenie. Dodała też, że kiedy zobaczyła ich występ, zdała sobie sprawę, że pomimo całego sukcesu są przede wszystkim świetnymi osobami. Kiedy Taylor Swift w 2015 roku ruszyła ze swoją trasą koncertową 1999 World Tour, Alessia dołączyła do 50 tysięcy innych fanów, którzy ją dopingowali. Wtedy dziewczyna zaczęła poważnie marzyć o tym, że sama może zapełniać tak wielkie stadiony. I pomalutku fantazje Alessi zaczynają przemieniać się w realia. Co prawda jeszcze nie jest tak znaną artystką jak chociażby wspomniana panna Swift, ale przecież wszystko jeszcze przed nią. Jednak największy problem Alessi jest taki, że pomimo talentu i wszelkich predyspozycji do bycia uznaną artystką, dziewczyna nie lubi być w centrum uwagi i myśli o tak wielkich show ją przerażają. Zaczyna się denerwować już w sytuacji, gdy fani proszą ją, by zrobiła sobie z nimi wspólne zdjęcie. Może to kwestia przyzwyczajenia i Kara wraz z doświadczeniem przeskoczy swoje obawy? A może te pewne cechy będą przeszkadzać jej w zrobieniu wielkiej kariery na światową skalę? Jak myślicie, ciekawscy? Musimy Wam powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz. Choć Alessia pochodzi z kraju Justina Biebera, Michaela Bublé, Drake'a, Shania Twain, Celine Dion i wielu innych bardzo znanych Kanadyjczyków, jako pierwsza obywatelka tego kraju zdobyła w
w 2018 roku nagrodę Grammy dla najlepszego nowego artysty. Jak można się było tego spodziewać, kiedy weszła na scenę, aby odebrać statuetkę, oczywiście nie mogła uwierzyć w to, co się dzieje. Ta dziewczyna jest przykładem ciężkiej pracy i pokonywania swoich słabości w docieraniu do wielkich sukcesów. Jak wyznała w wywiadzie w programie The Tonight Show Jimmy Fallon, zawsze marzyła o tym, by usiąść na jego kanapie i porozmawiać z nim o swoich piosenkach. No i to zrobiła. A co z jej sprawami sercowymi? W końcu są one ważne dla każdego artysty, bo jak wiadomo, uczucia pomagają tworzyć. W odniesieniu do tego tematu piosenkarka powiedziała, że teraz nawet nie myśli o umawianiu się z kimś, ponieważ nie ma czasu, jakiego wymaga zaangażowanie w związek. W wywiadzie dla New York Post wyznała, że poświęcając część swojego czasu innym ludziom w przeszłości, nigdy nie miała czasu dla siebie i teraz zamierza skorzystać z tego, co kiedyś oddawała innym. I jak ciekawsze, znacie Alessię Karę? Lubicie ją? Słyszeliście w ogóle jej piosenki? Piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie też o subskrypcji naszego kanału, a jeśli podobał się Wam ten odcinek, będzie nam miło, gdy podacie go dalej. No i koniecznie sprawdźcie nasze konto na Instagramie. Do usłyszenia wkrótce, cześć!